A ta lewa ręka! Przesuń! Figo, figo, chodzi źle! Oczko lewa idzie! Lewa, to siuk, to siuk! Niżej, to siuk! Oczko prawa, oczko! Ej, kogo! Lecę! Brawo, Figo! Figo, Figo! Brawo, Figo! Figo! Jest, jest blisko! Dostaliśmy wieczorem SMS-a od prezesa o treści: witam, czy mógłbym mnie pan odwieźć następnego dnia po szkole. No to przyszliśmy, usiedliśmy razem z Michałem Żewłakowym i prezesem i powiedział nam, że prezes, że w nagrodę za naszą ciężką pracę jedziemy na obóz z pierwszą drużyną. Na początku myśleliśmy, że coś przeskrobaliśmy, ale raczej nic w tym stylu. Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy, że jednak okazało się, że poszliśmy tam, a dostaliśmy taką informację. 10 prawa, 10 lewa, to panowie posłużymy sobie teraz. Zadzwoniłem do rodziców i powiedziałem im telefonicznie, że byłem u prezesa w biurze i przekazał mi informację taką, że jadę na obóz z pierwszą drużyną, że to jest nagroda za moją ciężką pracę i za dobre występy w ostatnich meczach w juniorach i że po prostu dostałem szansę tutaj się pokazać i że jadę tutaj. Powiedzieli, że super, że są ze mnie dumni, że się cieszą i że mam tutaj walczyć o swoje, nie poddawać się i nie spuszczać głowy, gdy coś mi nie wyjdzie, tylko po prostu dalej robić swoje. Podobnie zadzwoniłem, powiedziałem, że byłem u prezesa, dostałem informację, że jadę na obóz z pierwszą drużyną, no i rodzice się cieszyli, wiadomo, byli dumni, żadnych rad nie dawali, tylko powiedzieli po prostu, żebym cały czas miał głowę do góry i robił swoje. To wszystko. Czujemy na pewno wsparcie naszych kolegów z akademii, którzy są już obyci tutaj. Wiadomo, wykonujemy obowiązki najmłodszych, nosimy sprzęt, rozkładamy pranie, no ale to jest normalne. No starsi też nam pomagają, podpowiadają na treningu, dodają otuchy, no i jest wszystko okej. To jest dużo wskazówek od starszych kolegów, jak się zachowywać. Na przykład dzisiaj w treningu Bartek Pawłowski dużo cennych wskazówek na gierkach mi dał. Powiedział, że nie mam odpuszczać, że mam walczyć o swoje i być pewnym siebie. Warunki idealne do pracy. Ulubiona pogoda dla piłkarzy, można powiedzieć, no bo deszczowo, no i pracujemy cały czas. No wszystko, całe położenie. Ta infrastruktura cała, baseny, sauny, wszystko w jednym miejscu, jedzenie na pewno. No pokoje, no i wszystko jest, mamy jak najlepsze warunki stworzone do tego, żeby ciężko pracować na tym obozie, jak najlepiej się przygotować do rundy wiosennej. W akademii też jest między dobrą, wykonujemy pracę, także ćwiczenia są podobne, treningi, także nie czuję takiego przeskoku. Na pewno jeśli jak wejdziemy do drużyny na treningi strzeleckie, no to wtedy czuć większa siła, większa precyzja tych uderzeń. No i to jest tak bardziej odczuwalne. No treningi są ciężkie, jest szybsza gra. Trener zwraca uwagę na szczegóły. Trzeba się przykładać do każdego ćwiczenia. Jeśli kogoś kryję, no to nie mogę go odpuścić za wszelką cenę. Muszę za nim biegać do końca. Musimy być razem z zespołem, biegać razem w kompakcie, być skutecznym do bólu, bo mogę mieć jedną sytuację i tą jedną sytuację trzeba wykorzystać. Do każdego bramkarza inaczej podchodzi, zwraca mu na co innego uwagę, no bo tak nie ma, nie każdy bramkarz jest taki sam, każdy się cechuje czymś innym, jest inny, jeden ma lepsze to, drugi tamto, no i nie da się do każdego podejść tak samo. A na pewno czerpiemy też dużo z doświadczenia trenera, no i pracujemy. Rywalizacja jest cały czas, no to jest zdrowa rywalizacja, wiadomo, chłopaki też, każdy szlifuje formę, no i każdy chce zagrać w pierwszym meczu, ale nie jest to także chamskie, że jeden drugiemu da jakąś gorszą piłkę, uderzy mu źle, czy specjalnie, żeby zdobyć bramkę, czy coś. To jest jak najbardziej zdrowa rywalizacja, no i jeden drugiego napędza po prostu. My jako młodsi, no, przyjeżdżamy na obóz z pierwszą drużyną, to chcemy się pokazać, chcemy być w każdym ćwiczeniu skoncentrowani i w każdym ćwiczeniu pokazać się jak najlepiej. No i pracować ciężko dalej.
Na pewno chłopaki starsi chcą pokazać, że jakie jest nasze miejsce w szeregu, też dopiero wchodzimy w ten zespół, w drużynę, no i też chcą nam pokazać, żebyśmy powoli, nie od razu, pełną garścią, tylko powoli, małymi kroczkami pieli się do góry. Hierarchia musi być, zawsze jest i lepiej wchodzić małymi kroczkami, powoli przejść każdy etap jakby tej pierwszej drużyny i potem dojść już do pierwszego składu i być ważną postacią w tej drużynie. Ja! Brawo, wiesz, chodź! Dobre, trzymaj! Ciężko pracuję dzień w dzień, jestem cierpliwy, no i liczę na to, że dostanę szansę. Nie wiem w jakim wymiarze czasowym, ale fajnie by było na tym obozie zadebiutować już w pierwszej drużynie. To co prawda nie jest to oficjalny mecz, ale samo doświadczenie i gra meczu z seniorami to już jest fajne. Ja osobiście miałem cel, żeby zbierać doświadczenie. Też była ta obawa, że coś mi nie będzie wychodzić, że spalę się, czy będę się stresował, ale póki co jest wszystko ok. Jestem sobą, pokazuję swoje umiejętności, no i jest dobrze, ciężko pracuję. Bo taki też był cel tego obozu. Przyjechałem tu, żeby nauczyć się tej piłki seniorskiej trochę, żeby właśnie poprawić się fizycznie, żeby złapać też to, że się gra szybciej tu piłką, że wszystko jest na jeden, dwa kontakty, że nie ma holowania, że tu nie mogę sobie pozwolić na to, że prowadzę piłkę za długo, bo zaraz jeden, drugi podleci do mnie i mnie skasuje. Staram się podbierać informacje i podpatrywać ogólnie, jak gra Filip Starzycki, bo występuje na mojej pozycji i jest ważną postacią na pewno dla klubu, dla Zagłębia. Czerpię informacje od każdego trenera, podpatruję zawodników Premier League, ale tutaj akurat w klubie nie miałem żadnego. No na pewno też patrzę, obserwuję chłopaków, jak oni trenują, podpatruję. Każdy ma swój styl, no i od każdego można coś wyciągnąć dla siebie. Myślę, że wyglądam dobrze, ciężko pracuję, nie odstaję jakoś tak widocznie. Na pewno jakieś braki mam i dużo pracy przede mną, ale i w dobrym kierunku idę. No, ja myślę, że jeszcze trochę pracy jest przede mną. Może nie piłkarski, ale na pewno fizyczny i motoryczny. To jest duży przeskok. Na pewno jest gra dużo szybsza. Cięższe pojedynki są, fizyczne jeden na jeden w kontakcie. Jest o wiele ciężej niż w juniorach. Mentalnej może nie, ale na pewno fizycznie jeszcze muszę popracować, bo tu czuję sam po sobie braki, bo jest mi ciężko dosyć, ale myślę, że jeśli będę pracował dalej, no to prędzej czy później będę grał. Myślę, że technicznie jestem dobrze wyszkolony i w takich gierkach też czuję się mocny, w małych grach, czy w dziadku, czy w grach pozycyjnych. Myślę, że to jest taka moja mocna strona. No tak, rozmawiamy o tym, co działo się na treningu. Czy ktoś zrobił jakąś fajną akcję, czy strzelił fajną bramkę. Widziałem asysta Adama Borkowskiego, przewrotką akurat, po której właśnie na moją bramkę padł gol. I to było takie najbardziej spektakularne wydarzenie, można powiedzieć, tego treningu. No a poza tym dużo ładnych bramek dzisiaj padło. Też kilka było ostrych starci z 5, no ale to jest normalne. Każdy rywalizuje, chce wygrać. Na pewno trzeba dobrze zjeść, dostarczyć organizmowi dużo białka, węglowodanów, żeby organizm miał paliwo do wysiłku. Treningi są ciężkie, trenujemy raz dziennie i siłownia do tego, także trzeba zadbać o jedzenie, o regenerację, żeby jak najlepiej się przygotować też. No wiadomo, czasami na coś słodkiego sobie można pozwolić, ale to wszystko z umiarem. Teraz ja, tak? No. No to wszystko czy serce tylko? Serce. Makao. No zazwyczaj to śpimy w pokojach, jak tylko mamy trochę więcej czasu dla siebie, albo idziemy na basen, albo jesteśmy na saunie. Odpoczywamy, śpimy, regenerujemy się, sauna, basen, wszystko z naszej dyspozycji. Czasami zagramy w karty wieczorem, żeby się rozerwać z chłopakami młodszymi, to wszystko. To przychodzimy po siłowni, bierzemy prysznic, idziemy na kolację, chwilę odpoczywamy, no i mamy wieczór wolny, no to do dyspozycji sauna, basen, to co mówiliśmy. Rozciąganie, rolowanie w pokoju, ewentualnie jakieś karty z chłopakami i tyle. Godzina 23 do spania, no bo rano trzeba wstać, ciężki trening, następny dzień na nas czeka.
Znaczy rodzice są takim moim motywującym, jakby to powiedzieć. Dają ci kopa takiego. Tak, dają mi kopa motywującego. Na razie nie ma tęsknoty. Przyjechaliśmy tu w nagrodę za naszą ciężką pracę. Przyjechaliśmy tu się rozwijać przede wszystkim, żeby jak najwięcej ten obóz nam dał. No i na razie nie ma takiej tęsknoty za domem, po prostu. Bo i mieszkamy w internacie trochę poza domem. Przyjeżdżając do Lubina wiedzieliśmy, na co się piszemy, że rzadko będziemy przyjeżdżać do domu, no i to wszystko jest wliczone w koszty. Chcemy zostać piłkarzem, no to to też wymaga poświęceń. Nie tęsknimy za domem, no bo każdy się przyzwyczaił jakby do tego. Wiadomo, fajnie by było przyjechać i chwilę pobyć, no ale praca jest pracą. No tak, wyobrażałem sobie nieraz takie coś, jakby wyglądał mój debiut. Chciałbym wejść, dostać szansę, strzelić może fajną bramkę jakąś w debiucie. Bo wiadomo, fajnie strzelić jest bramkę w debiucie. Może zrobić jakąś fajną akcję z dribblingiem, coś założyć komuś siatę czy coś. Moje plany na najbliższe 2 lata, powiedzmy, no to są takie, żeby zadebiutować w ekstraklasie, żeby utrzymać się w pierwszym zespole, no i żeby grać w nim jak najdłużej. Ja pracuję, robię swoje, jak już się moja droga potoczy, to czas pokaże. Zostawiam decyzję, gdzie będę grał, ile będę grał, to wszystko zależy od trenerów. Ja robię swoje. Ja tak samo nie myślę o tym, gdzie będę grał, czy będę grał w drugim zespole, czy w CLJ-ce, czy może nawet w tym pierwszym zespole, ale ciężko pracuję, chcę się rozwijać, chcę wynieść jak najwięcej z tego obozu, przełożyć to na mecze ligowe właśnie w drugiej drużynie, czy w CLJ-ce, żebyśmy tam też osiągali jak największe sukcesy. No i przede wszystkim chcę się rozwijać i mam nadzieję, że się tu utrzymam, że dostanę tutaj szansę i tyle.